Numer 1, nauczyciel 2016 oraz kalendarz drugie liceum w obrazach wielkich mistrzów numer 2, absolwenci i uczniowie 2016. Zielony kadr. Zapraszamy do mikrofonu. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, szczególnie za to, że mogę być dzisiaj z Państwem, ponieważ to jest niesamowite doświadczenie dla artysty, móc dzielić się tyloma pomysłami i nowymi doświadczeniami wśród innych grafików, czy też fotografów i twórców. Chciałam tutaj zaznaczyć, że kalendarz, który reprezentuję, wiąże się ze szkołą, z uczniami i z nauczycielami, z liceum, gdzie chodziłam, gdzie jestem w tym momencie absolwentką. Wszystko się tam zaczęło. Zdjęcia, ciężka praca, nie powiem, ponieważ jest to nowe doświadczenie i dla uczniów, i dla nauczycieli. Jest to kalendarz charytatywny ze względu na to, że pieniądze przeznaczone z zysku z kalendarza zostały przekazane uczniom na działanie koła artystycznego, do którego zresztą sama kiedyś należałam. Prezentuję dwa kalendarze, wersja z uczniami i absolwentami oraz z nauczycielami. Mogą Państwo zobaczyć również dwa moje autoportrety, gdzie wcieliłam się m.in. w rolę Diany Łowczyni. Więc bardzo dziękuję serdecznie za tą nagrodę i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy czy indywidualnie przy kalendarzach i jeszcze porozmawiamy na ten temat. Dziękuję bardzo. Najważniejsze, co mnie łączy z tymi dziełami, to moja pasja. Fotografia, grafika, to jest po prostu to, co kocham. I tak właśnie stworzyłam sobie taki mój kącik, taki mój zielony kadr. I ten kalendarz charytatywny można wciąż nabyć, wspierając remont remizy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie. Również mamy wystawę wielkoformatowych plansz w Chrzanowie, także bardzo serdecznie zapraszam. Wystawa trwa do 10 marca. Dziękuję bardzo serdecznie. Raz jeszcze gratuluję nagród i wyróżnień.